Dzień dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Przewodnika do Dark Souls 2. Jest to również ostatni odcinek z tego DLC. Poza odcinkiem troszeczkę się pozmieniało. Mam teraz dwie nowe bronie i to będą już moje bronie do końca całej gry. Jednym z nich jest stary miecz z demona z kuźni. Ulepszyłem go na plus 5. No i drugą bronią jest miecz z kuźni. Również na plus 5. Są względnie ciężkie, 22 jednostki potrzebuję, aby nosić jedną z nich. Jeśli chciałem zrobić power stance, to musiałem zmienić sobie statystyki, dobić 60 siły, no bo 40 siły razy 1,5 to jest 60. Obie bronie wymagają ode mnie 10 zręczności, dlatego wystarczyło 15, dobiłem sobie 16, bo prawdopodobnie będę jeszcze zmieniał łuk, ale jeszcze pewności nie mam. Na razie sobie tylko tak założyłem, tylko i wyłącznie. Dodałem sobie jeszcze 35 vigor oraz 30 witalność, no bo chcę mieć jednak jakiś tam udźwig. I chciałbym zostać poniżej 50% udźwigu, bo jednak wtedy mam zasięg rolowania 85%, a powyżej 50 już jest tylko 60. Lubię mieć dłuższy rol, to w wielu przypadkach pomaga. Dlatego mam na sobie cały set czarodziejki pustyni, bo on jest względnie lekki, ma tam jakieś odporności, istotnie nic specjalnego. Ale i tak od przyszłego odcinka prawdopodobnie, moi drodzy, będę wchodził w ten pułap 70%. No bo jednak, grając ciężkimi mieczami, jeszcze w power stance muszę mieć jakiś poise, bo inaczej będzie strasznie kiepsko. I te miecze są genialne. Bo jeśli będę atakował L1, no to macham normalnie nimi jak z Wajhanderami. Ale jeśli uderzę L2, czy też LT, to uderzam mocą obu mieczy naraz. I podpalam zarówno magią, jak i ogniem. Niestety, takie jedno użycie L2 zabiera mi 10 trwałości z każdej broni. Dlatego też byłem w zamku Drangli, kupiłem sobie 99 proszków naprawczych. Jeśli ktoś jest ciekaw, 99 proszków naprawczych kosztuje około 230 tysięcy dusz. Ale dzięki temu mogę sobie w trakcie walki za każdym razem nacisnąć po prostu kwadrat i naprawić swoje bronie. I to jest mój build. I to będzie mój build do końca gry. Ale oczywiście pozmieniam sobie jeszcze jakiś ekipunek, pomyślę co jak. Tak czy inaczej możemy przejść do czyszczenia dalszej lokacji, pokonamy sobie w tym odcinku dwa bossy i zakończymy DLC. Idziemy na początku na lewo, bo teraz będziemy zjeżdżać na dół praktycznie od razu do samego bossa, ale musimy wjechać po kolejne kliny kuźni do tej windy. Zaraz pierwsza winda po lewej stronie od Bysia. Potrzebuję kolejnych klinów kuźni, bo niestety zostały mi tylko dwie sztuki. A zaraz w następnej części, tam właśnie przy rycerzu oparów, mamy cztery posągi na dali, które będą leczyć bossa. Jeśli ich nie zlikwidujemy, no to mamy problem i walka staje się dużo trudniejsza. Wjeżdżamy windę raz na górę, potem wchodzimy na kolejną windę i będziemy skręcać na prawo. Na lewo na razie nie idziemy. To jest droga do Sir Alona, a żeby zawalczyć z kolejnym bossem, musimy pokonać rycerz z oparów. Wchodzimy przez drzwi do środka, no i tutaj od razu wysyłamy Bysia na drugą stronę. On tam powysadza część tych pustaków z beczkami. Mamy też sporo tutaj Pozest Armor, popielnych rycerzy i tak dalej, i tak dalej. Na razie sobie powolutko będziemy szli w drugą stronę. Chcemy dojść do samego końca. Po prawej stronie jeszcze na ciele podnosimy ostre noże. I idziemy już do samych schodów, tutaj nic więcej nie ma. Warto sobie również strzelić raz jeszcze z łuku, żeby by się poleciał w drugą stronę. Będzie troszeczkę łatwiej. I wchodzimy po schodach na górę. W tym miejscu uwaga, jeszcze by się nie wysyłajcie. Mamy kolejną ścianę, którą możemy rozwalić pustakiem z beczką. Wystarczy do niego strzelić i od razu się cofnąć na dół po schodach. Zaraz jeden z tych pustaków przyjdzie w naszą stronę, by się go zniszczy i automatycznie otworzy nam ścianę. No i proszę. Teraz możemy śmiało wysłać by się na drugą stronę. On tam powybija część Pozest Armor, część popielnych rycerzy. Będziemy mieli spokój. A tutaj za ścianą podnosimy pierścień rozproszenia plus 1. Też całkiem niezły pierścień, on daje odporności na chyba praktycznie każdy element. Magia, błyskawice, ogień oraz mrok. Jest naprawdę spoko. No i tam część tych przeciwników powybija nam ten bysio, ale niestety no część z nich jest też również mega wytrzymała. Musimy powolutku podchodzić. Tu w środku w pomieszczeniu powinniśmy mieć w sumie jeszcze jeden... jeszcze jakąś tam jedną beczkę, którą możemy wysadzić. Cokolwiek nie widzę, bo tam Pozest Armor stoi w taki dziwny sposób. Tam, może tam jest na pewno jedna. Strzelamy. Troszeczkę sobie ułatwimy robotę. Możemy strzelić do tego Pozest Armor. Tam jest jedna skrzyneczka, ale on tak dziwnie stoi. Bum. Podoba mi się strasznie ta umiejętność dwoma mieczykami. Jest dosyć droga, ale mimo wszystko warto.
No to powolutku będziemy wyciągać po prostu przeciwników. Chcemy jak najbezpieczniej to powybijać, nie chcemy zbytnio tracić zasobów. Na spokojnie, powolutku. Mignijmy uwagę jednego. Jednego mniej. Teraz możemy wyciągnąć kolejnego. On jest też już prawie martwy od bysia. Stajemy przy ścianie, jeśli do nas strzela, no bo wiecie, inaczej nie złamiemy jego zasięgu widzenia. Chcemy, żeby do nas przyszedł jak najbliżej. Okej. Okay. Tu po lewej stronie, uwaga, jest jeden właśnie popielny rycerz. To tam nie wchodźcie, jeśli macie jakieś ogniste miecze, bo tam właśnie chyba jest jeszcze jedna beczułka. A nie, tutaj jednak nie ma. To nieważne. No i strzelamy ponownie do bysia, żeby wrócił na drugą stronę. I na samym końcu, po lewej stronie mamy skrzynię. I zgarniamy kolejne 4 kliny. I teraz możemy schodzić już na dół. Jeśli zaskoczymy sobie tutaj, to możemy zjechać windą jeszcze niżej. Ja po prostu się wrócę piórkiem do ogniska. Można sobie odpocząć przy ognisku, to nam zregeneruje troszeczkę wytrzymałości broni. Teraz od razu tutaj zjeżdżamy na dół tą windą. Zaraz przed ogniskiem. Okej. Przechodzimy teraz na drugą stronę. I tutaj zaraz podjedzie kolejna winda. Oj, chyba nie zdążę. Chociaż jest git. Zjeżdżamy na dół. A, tu musimy wskoczyć na ten, na te piętro wyżej. Sorry, czekajcie chwilkę. Możemy skakać, możemy po prostu wziąć rozpęd i też spadniemy tutaj na dół. Tutaj chcemy zeskoczyć, bo jest jeden pierścień do zabrania. Jakbyśmy zeskoczyli niżej, to niestety tracimy go tak jakby, no bo nie jesteśmy w stanie tam dojść. Chodzimy do pomieszczenia obok, mamy właśnie skrzyneczkę. W tej skrzyneczce zgarniamy pierścień siły. Jednym razem, 5 punktów siły dodatkowo. Całkiem spoko. Chodzimy na dół. Tutaj mamy kilku popielnych rycerzy, tym razem posiadających właśnie takie podpalone bronie. Zadają trochę więcej obrażeń. I to jest właśnie ten drugi most. Zeskakujemy jeszcze niżej. Praktycznie na każdym piętrze będziemy mieli popielnych rycerzy, dlatego zanim zeskoczycie, warto się troszeczkę rozejrzeć. Aj, dostałem niepotrzebnie, bo... Tarcza broken. Skakujemy na dół. Mamy tym razem dwóch popielnych rycerzy. I te oto podłogi mogą się zniszczyć, dlatego uważajcie. Jeśli podejdziemy, rozsypują się. Nie spadnijcie tutaj od razu, no bo będziecie mieli większy problem z przeciwnikami później. Możecie sobie właśnie w taki dziwny sposób rozwalać, wchodząc na nie delikatnie. W ten sposób możecie się rozejrzeć dokładnie, gdzie jest każdy przeciwnik. Powolutku będziemy sobie teraz zeskakiwać cały czas na dół. Rozglądając się dookoła non-stop. Wchodzimy i schodzimy od razu. Jest przed nami jeszcze jeden. I za nami jest kolejny, uwaga. I na ciele podnosimy partyzanę plus 6. Rozwalmy kolejną podłogę, rozejrzyjmy się. Tutaj nic nie widać więcej. Ale to dlatego, że pod nami znajduje się tym razem gigant. Możemy zeskoczyć sobie na tą małą tą. Jeśli chcecie, używamy łuku z zatrutymi strzałami. Nawet nie musicie do niego schodzić. On chyba nawet nie powinien was trafić. On nawet nie wiem, czy on do was podejdzie, wiecie? Według moich testów to do mnie nawet nie podchodził, bo on nie jest w stanie do nas dotrzeć w żaden sposób. Nie ma żadnej ścieżki, żadnej drogi, którą mógłby dojść. Może podejść pod wami, ale on będzie się co jakiś czas właśnie w taki sposób wycofywał. A jeśli chcecie z nim normalnie walczyć, no to schodzimy. No i klasycznie ta sama zasada. Ja wam mówiłem ostatnio, żebyście rolowali na lewo, bo wtedy was nie trafi tym ogniem. Zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie, on na przemian na tych naramiennikach wysyła ogień. Zarówno z lewego, jak i z prawego. Dlatego to nie do końca działa, sorry. Po pokonaniu giganta otwieramy bramę. I teraz, moi drodzy, tutaj zobaczcie, mamy jeden possessed armor. Zaraz z tyłu jest kolejny. I mamy jeszcze popielnych rycerzy.
Tutaj znajduje się jeden przedmiot do zebrania, jeden pierścień, ja bym na razie go skipnął. Bo w tym miejscu te posągi na dali, które są na dole, będą wskrzeszać tych przeciwników wszystkich dookoła. Tutaj z góry, nawet jeśli dobrze spojrzymy na dół, to jest właśnie arena walki z rycerzem oparów. Ale tu nadal nie zobaczymy, niestety. No, nie da się. Dlatego ja wam ja polecam po prostu przebiec, zabić pierwszego rycerza oparów, znaczy sorry, pierwszy pozyt armor, żeby było troszeczkę łatwiej. Tak go nie zabijecie, nawet nie otrzymacie dusz za pokonanie go i on zaraz zacznie się wskrzeszać. Od razu biegniemy dalej, nie zatrzymujemy się. Tutaj po prawej stronie właśnie w tym pomieszczeniu znajduje się pierścień, na razie biegniemy. Wyczyścimy sobie posągi i nadal dopiero potem tutaj wrócimy po pierścień. Bo inaczej zginiemy. Cieszę się, że będą cały czas się wskrzeszać i będą was atakować w plec. Nie warto chwilowo. Zjeżdżamy windą na dół. Od razu po wejściu na zewnątrz, nie idziemy walczyć z bossem, przechodzimy na prawo i biegniemy do samego końca. W tym miejscu również wyjdą dwa giganty. Dlatego cały czas idziemy prosto, nie zatrzymujemy się. Możecie sobie zrolować, jeśli chcecie. Jest drugi. Odpalmy ognisko i odpocznijmy przy nim. No i teraz z racji tego, iż ogarnęliśmy sobie cztery kliny, no to możemy teraz wyczyścić wszystkie posągi na dali. Tak jak wspominałem, jeśli zostawicie jakikolwiek posąg, no to niestety boss, jeśli będzie w okolicy tego posągu, będzie się leczył. Jeśli nie macie czterech klinów, to możecie użyć trzech albo dwóch tych najdalej z tyłu areny, nie tych z przodu. I wtedy trzymamy cały czas rycerza oparów z tyłu areny. Warto sobie tutaj w tym miejscu przyzwać Eli o stalowym sercu, tylko po to, żeby wybić tych gigantów oraz zająć się tymi posągami na dali. Na bossa nie będziemy używać żadnego summona. Podchodzimy, klasycznie używamy klinu kuźni i zdobywamy kolejną część duszy. Teraz możemy śmiało zawalczyć z gigantami. Eli wam pomoże. Ona bije też z cestusami, więc troszeczkę sporo tych obrażeń wejdzie w te giganty. Jest właśnie całkiem przydatna tylko po to, żeby wyczyścić te giganty przed samym bossem. Pierwszy. Klasycznie rozbijamy wszelkie te takie popielne posążki, bo z nich możemy dobrać różne dusze. Tutaj chyba nawet też przy samym końcu jest jedna. Albo i nie. Może po drugiej stronie? No i zajmujemy się kolejnym posągiem na dali. I... fragment duszy. Nice. Teraz zajmiemy się kolejnym gigantem. Już ostatnim. I oczywiście pamiętajcie, że jeśli zabijecie te giganty i zniszczycie posągi na dali, to owszem, posągi nie pojawią się ponownie, gdy odpoczniecie przy ognisku, ale gigant tak. Dlatego raczej po wyczyszczeniu tutaj tej na dole lokacji nie odpoczywajcie przy ognisku, jeśli chcecie zawalczyć zaraz z bossem. Idziemy teraz na drugą stronę, powoli niszcząc sobie te popielne posągi, no i używamy kolejnych klinów. Jednego klina nie mamy i żeby zdobyć jeden klin, musimy pokonać Sir Alona. Zaraz za areną walki z Sir Alonem mamy ukryty jeden klin kuźni. To też warto o tym wspomnieć. Żeby zawalczyć z Sir Alonem, no to tak jak mówię, musimy posiadać przede wszystkim serce popielatej mgły, które zdobyliśmy z starożytnego smoka, no i musimy również pokonać rycerza oparów. Inaczej nie mamy dostępu do tego wspomnienia. Ostatni posąg na dali. Jeszcze jakieś mamy popielne posążki. O, właśnie w tym miejscu była jeszcze dusza. I tu czysto. No i pięknie. I teraz zanim jeszcze zobaczymy z bossem, wrócę windą na górę i zbiorę tamten pierścień. No i fajnie. I teraz zobaczcie, żaden z tych przeciwników nie ma na sobie takiej poświaty niebieskiej. Lodowej, mroźnej. Teraz na spokojnie możemy właśnie tutaj wyczyścić. Przechodzimy od razu na lewo. No i mamy skrzyneczkę. I mamy bez stresu pierścionek. Jest to pierścień
szponiasty czarów. Czyli klasycznie wzmacnia ataki magiczne, obniża obronę fizyczną. Jest całkiem niezły dla każdego kastera. No i teraz wracamy na dół i idziemy zawalczyć z rycerzem oparów. Kolejnym bossem jest rycerz oparów. Jest to zdecydowanie najtrudniejszy boss, z jakim przyszło wam walczyć póki co w DS2. Ten jegomość używa dwóch mieczy w pierwszej fazie. Używa jednego prostego miecza oraz ogromnego miecza. I w pierwszej fazie będzie przede wszystkim was atakował różnymi kombosami. Zarówno jednym, jak i drugim mieczem, czasami dwoma naraz. Jeśli chodzi o tą pierwszą fazę, to najprościej jest po prostu rolować do przodu na prawo każdy atak. Głównie dlatego, że ten jego mniejszy miecz jest na tyle krótki, że jeśli zrolujecie na prawo, to i tak was nie trafi w ogóle. Dzięki temu, że będziemy rolować na prawo, unikniemy każdego ataku właśnie tego dużego miecza, tego ogromnego miecza. Jeśli chodzi o atakowanie, w tej fazie atakujemy tylko i wyłącznie właśnie po ataku tym ogromnym mieczem. On wtedy dużo dłużej zbiera się do kolejnego ataku i macie naprawdę mnóstwo czasu, żeby zadać mu sporo obrażeń. Im szybsze bronie, tym łatwiej. Nic nie robimy, czekamy na jego atak, rolujemy do przodu na prawo, jeśli widzimy, że zaatakował ciężką bronią, no to wtedy my możemy go zaatakować. I tak w taki sposób lecimy do końca pierwszej fazy. Teraz jeśli chodzi o wejście w drugą fazę, to jest to całkiem kontrowersyjne. Wiele osób uważa, że to jest po prostu kwestia zadania mu wystarczająco dużo obrażeń. Ja założyłem w swoich próbach, że to przede wszystkim jest ilość ataków. Nie jestem do końca w stanie stwierdzić, jak dużo ataków trzeba mu zadać, ale nawet jeśli byście walczyli jakąś bronią, która zadaje 5 obrażeń, zadalibyście po prostu sporo ataków, to i tak by wszedł w drugą fazę. Stąd też ciężko dokładnie stwierdzić, w jakim momencie walki on przejdzie w tą drugą fazę. Może wejść w połowie HP, może wejść w 70%, a może wejść dopiero, gdy będzie miał tylko 30% zdrowia. Jeśli chodzi o drugą fazę. Podniesie swój ogromny miecz w górę, podpali go na taki dziwny, czerwony, ciemny płomień i tym razem będzie walczył tylko i wyłącznie tym ogromnym mieczem. Będzie miał dodatkowo różne umiejętności, którymi może nas odrzucić i zadać na naprawdę mnóstwo obrażeń. W tej fazie najważniejszą rzeczą jest rolowanie w stronę jego miecza. Jeśli widzimy, że miecz nadchodzi z prawej strony, rolujemy na prawo. Jeśli miecz nadchodzi z lewej strony, rolujemy na lewo. I mimo, że większość ataków tych specjalnych możemy rolować do przodu na lewo zawsze, no to jak widzicie teraz to właśnie na materiale, skoro zaatakował mnie z jego lewej strony, po rolowaniu i tak dostałem obrażenia. Są to niskie obrażenia, więc nawet jeśli chcecie przyjąć na klatę trochę obrażeń, to możecie to bez problemu zrobić. Pierwszym specjalnym atakiem będzie cięcie horyzontalne, które będzie wydawać taki piszczący dźwięk i on dosyć długo będzie atakował. Najprostszym sposobem na uniknięcie tego ciosu jest właśnie zrolowanie do przodu na lewo. Zaraz gdy on zaczyna to odpalać, z tym blisko niego rolujemy do przodu na lewo, a potem lekko przesuwamy się na prawo, bo on tym mieczem przeciąga praktycznie za swoje plecy. Jeśli przerolujemy właśnie przez ten atak i przejdziemy lekko na prawo, możemy go spokojnie zaatakować. Kolejnym takim atakiem specjalnym jest doskok. Gdy tylko odskoczy kawałek do tyłu, przygotujcie się, bo od razu będzie do was doskakiwał. Będzie taka śmieszna animacja, której prawie nie ma. Doskoczy i będzie was próbował przebić mieczem. Do przodu na lewo również rolujemy, bo on trzyma ten miecz z lewej strony swojej. No i ostatnim atakiem jest fala uderzeniowa z małymi kulkami. Wbije miecz w ziemię, po chwili następuje wybuch, który zadaje nam obrażenia i pojawiają się kuleczki. Musimy się do tyłu wycofać jak najdalej i przebiec między kilkoma kulkami naraz. Najłatwiej, moi drodzy, jest odblokować cel i sprintować do tyłu. Tak jest najłatwiej, bo w tej grze niestety mamy problem, gdy chcemy sprintować do tyłu z zaznaczonym celem. Ewentualnie, jeśli chcecie, możecie po prostu cały czas rolować do tyłu, powinniście bez problemu zdążyć, a potem między dwoma kulkami możemy zrolować również do przodu. I też unikniecie tego ciosu. Jeśli będziemy od niego stać daleko, czasami może jeszcze do nas doskoczyć, ale raczej staramy się trzymać jego blisko. Chyba, że gramy kasterem, no to wtedy musimy na to uważać. Ale to by było tyle, jeśli chodzi o rycerza oparów. No i możemy w sumie przejść do walki. Tylko założę sobie rękawiczki błazna, żeby mieć troszeczkę więcej dusz po jego pokonaniu. Jeśli chodzi o pierścionki defensywne, zdecydowanie pierścień stałowej ochrony. Dużo więcej wam da niż jakikolwiek inny pierścień. I jest jeszcze jedna rzecz. Ja nie mam przy sobie akurat hełmu Velsztata, bo zapomniałem go kupić. Rycerz oparów jest to Raimi, czyli konkurent Velsztata, tak samo jak i odwrotnie. Jeśli założymy hełm Velsztata do tej walki, no to Raimi się zdenerwuje i automatycznie przechodzi w drugą fazę. Ja wam tego pokazywać nie będę, bo na poradniku warto mieć jednak pierwszą fazę również pokazaną, żebyście w takim stanie surowym zobaczyli, jak to przebiega. Jeśli chcecie trudniejszą walkę, założcie sobie hełm Velsztata i automatycznie Raimi wejdzie w drugą fazę. I w sumie tyle. Możemy przejść i z nim zawalczyć. Pamiętajmy, pierwsza faza rolujemy do przodu na prawo i atakujemy po ciężkim mieczu, w drugiej fazie tam, gdzie widzimy miecz. Jeśli będzie wstawał i możecie go zaznaczyć, to już w tym momencie możecie go raz uderzyć nawet. Zawsze troszeczkę do obrażeń wejdzie. Krótki miecz rolujemy cały czas do przodu na prawo i dopiero po ciężkim mieczu możemy go zaatakować. I dopiero teraz atakujemy. Czasami może to zrobić, chociaż rzadko. Taki follow-up głupi, niestety.
I przygotujcie się również na strasznie zepsute hitboxy w tej walce. Możecie się zablokować o jego nogi, możecie otrzymać obrażenia totalnie z dupy. I starajmy się również trzymać w środku areny. Jeśli będziemy stać za daleko, blisko ściany, to bardzo łatwo nas przybije i możemy łatwo zginąć. Jest kolejny follow-up. Od razu nie opuścił mieczyka i od razu wchodzimy w drugą fazę. To jest właśnie fala, odsuwamy się do tyłu, a potem rolujemy między kółkami, bądź też przechodzimy między nimi. Przy takim wertykalnym rolujemy na lewo, przechodzimy raz na prawo i atakujemy. A w przypadku normalnych ataków rolujemy zawsze w stronę, gdzie widzimy miecz. Po odskoku może doskoczyć, w tym przypadku akurat tego nie zrobił, więc na spokojnie. Na prawo. Będzie doskakiwał, rolujemy do przodu na lewo, leczmy się. Uwaga. I między kuleczkami. Na prawo, na lewo, znowu na lewo. Rolujemy na lewo i atakujemy. Raz. Doskok, do przodu na lewo, zawsze pamiętajcie, ja zepsułem w tym momencie. Prawie otrzymał obrażenie od niego. Po doskoku również możemy go śmiało zaatakować, mamy sporo czasu. Czekamy na jakiś odpowiedni atak. Do przodu na prawo, na lewo i znowu na prawo. I możemy zaatakować. Zawsze tam, gdzie widzimy miecz. Usuwamy się. I między kuleczkami. Oj, sam wskoczyłem w kulkę, jestem genialny. Po skoku również możecie się uleczyć, macie sporo czasu. Do przodu na lewo, przy wertykalnym. Przy horyzontalnym, sorry. Odsuwamy się. I wchodzimy między kulki. Walczymy dalej. Uleczmy się po ataku. Pięknie. Do przodu na lewo. I atakujemy. Bum. I do góry coś oparów. Mam nadzieję, że proste. Po jego pokonaniu spryszniemy z rękawicami błazna, otrzymujemy 110 tysięcy dusz, duszę rycerza oparów i duszę nadali damy popiołów. To jest dodatkowa dusza, którą potrzebujemy, żeby zyskać wszystkie 12. Mamy ogólnie 11 posągów, a brakowało nam właśnie 12 części. No i pięknie. Pierwszy przeciwnik, pierwszy boss tego odcinka pokonany, będzie jeszcze jeden spokojnie. Po jego pokonaniu schodzimy od razu na samym początku na dół. I tutaj, zobaczcie, świeci się ten przedmiot. Jeśli go podniesiemy, jest to korona Starego Żelaznego Króla. Od starożytnej korony bije delikatne ciepło. Korona Starego Żelaznego Króla, który niegdyś rządził tą krainą. Króla pochłonęło rozpalone żelazo. Spotkał istotę, której imię nie wolno wymawiać. Voldemorta. I stał się krwawą ziemią. Wszystko to jednak wydarzenia ze zmierzchłej przyszłości. Dziś nikt nawet nie pamięta prawdziwego imienia króla. Ciekawostka jest taka, że jeśli zdobędziemy wszystkie 3 korony z każdego DLC, to mamy dodatkowy dialog z samym królem, w jego wspomnieniu. Zrobimy sobie to, zanim do niego przejdziemy. Mając to załatwione, możemy wracać teraz do głównego holu wieży. I teraz, moi drodzy, mamy dwie możliwości. Możemy eksplorować dalej wieżę, bądź pójść zawalczyć z kolejnym bossem. Ja na samym początku skoczę sobie tutaj jeszcze na lewo, wyczyszczę tą wieżę, tu jest kolejny posąg nadali, a potem pójdziemy zawalczyć razu z Sir Alonem. Jak widzicie, posiadam dwa kliny kuźni. Koło Sir Alona musimy użyć jednego klinu, drugiego klinu użyjemy w tym miejscu i potem zabraknie nam jednego, tylko dosłownie ostatniego klinu, żeby zyskać ostatni fragment duszy. I ten klin znajdziemy po pokonaniu Sir Alona. W tej wieży, potrzebujemy klucza do wieży, również mamy pełno klątwy. Ja zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeśli robiliście, podpalaliście wszystkie pochodnie w Rynsztoku, to otrzymaliśmy na samym końcu cały set Czarnej Wiedźmy. Zobaczcie, jak działa Woal. On daje nam 1000 odporności na klątwę. Totalnie wypadło mi to z głowy. Wystarczy to założyć i klątwa nic nam nie będzie robić. Dlatego jeśli nie zrobiliście jeszcze te wieży przy tym zabójcy, gdzie również była klątwa, to pamiętajcie, że możecie założyć sobie Woal. No i tutaj mamy właśnie jednego rycerza popiołów. Pozyst armory będą się wskrzeszać, bo mamy właśnie w tym miejscu jeden posąg popielny. Jeśli go zniszczymy, dopiero wtedy zabijemy tych przeciwników. Przechodzimy na lewo, wchodzimy do budynku
do pomieszczenia i ze skrzynki zgarniamy stary, rozjeżdżony klejnot życia. Jeśli pójdziemy na prawo, to w tym miejscu w sumie nie mamy nic, mamy tylko jedno puste pomieszczenie. Musimy teraz zejść jeszcze niżej. I tutaj uwaga już, bo tutaj właśnie mamy pozest armory. Na początku chcemy wyciągnąć popielnych rycerzy. Zablokował się tarczą jego mość. Dobrze. Okej. Okay. Jednego mam z głowy. Rozejrzyjmy się zanim zejdziemy dalej. Z lewej strony pojawi się prawdopodobnie zbroja. My chcemy strzelić na początku do tego rycerza. Zawalczyć z tym jego mościem na górze. Chodź tu. Co za pajac najgorszy. Możemy uderzyć w taki sposób. Pamiętajcie, pozys armor wskrzesi się za chwilę. Trzeba szybko zabić tego jegomościa. Jeszcze żyjesz? I od razu biegniemy na lewo, zanim pozys armor wstanie. Wchodzimy tutaj do pomieszczenia. I od razu za sobą zamykamy drzwi. Jeśli za nami pójdzie, to nie będzie w stanie tutaj wejść. I teraz możemy śmiało użyć klinu kuźni. No i jeśli posąg się zniszczy, automatycznie uzyskujemy kolejną duszę na dali, kolejny fragment duszy. Już nie ma tutaj klątwy, możemy zmienić sobie czapkę. No i teraz jeszcze przy okazji możemy pokonać pozys armora. Pięknie. Po lewej stronie jeszcze od razu przy wyjściu na ciele mamy 5 dużych odłamków tytanitą. No i tutaj zgarniamy ognisty wąż. Kolejną piromancję proszę do achievementu. Mamy to załatwione. I teraz w sumie możemy odpocząć przy ognisku i będziemy wjeżdżać na górę. Teraz idziemy prosto do Sir Alauna. W sumie, wiecie co? Pójdziemy sobie inną tą... z innego ogniska. Będzie chyba nawet troszeczkę szybciej. Teleportujemy się do... górnego piętra. Wychodzimy teraz na zewnątrz. I tutaj możemy śmiało sobie... windą na górę musimy wjechać. Tak zacząłem dumać, sorry, to jest za dużo wind. Od razu przechodzimy na lewo, otwieramy sobie tą bramkę kluczem do wieży. Nie rulujcie do przodu, bo spadniecie na dół. I tutaj na górze uwaga, mamy właśnie jeden posąg popielny. Ale również zaatakują nas drapieżnicy. I to nie jest jeden przeciwnik, to jest kilka przeciwników. Pierwszy będzie bardzo, ale to bardzo wytrzymały. Może nawet nie aż tak wytrzymały w sumie. Ojej, 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 ojej. Teraz zabijam dziada szybko. O, jeszcze jeden kolek. Myk, dobra. Zgarniamy z niego zbroję szalonego wojownika. Z niego możecie zdropnąć właśnie cały set szalonego wojownika. Oraz katany. Teraz używamy klinu kuźni. Naszego już ostatniego. Zgarniamy fragment duszy. No i wchodzimy teraz tutaj po schodkach na górę. Ale uwaga! Bo tutaj jeszcze będzie kilku drapieżników. Nie bez powodu otrzymaliśmy powiadomienie, że atakują nas drapieżnicy, a nie drapieżnik. No jest ich kilku. Nakładają również krwawienie katana i potrafią strzelać z łuku. Uważajcie. I jednego mniej. Czekajmy znowu, aż przyjdą. Okej, okay, dobra, wycofajmy się na chwilę, naprawmy sobie bronię szybko. O nie! No tak, to na pewno, nie? Czekajcie, wycofajmy się szybciutko. Właśnie szybcy są. Okej. Okay.
O jednego mniej i ostatni. Drapieżnicy zostali wypędzeni. I dostaliśmy Klingę Berserkera. O proszę, to jest właśnie ta całkiem ciekawa katana. Ona skaluje się B od zręczności, D od siły, 18-18 od nas wymaga. Ta gruba czarna lśniąca klinga tnie znakomicie. Nie wiadomo skąd pochodzi, do kogo należała, ale w pewnym momencie jej nazwa stała się sławna. Jest całkiem spoczy. Taka katana pod quality build. Chodzimy teraz na górę, przechodzimy na prawo i mamy zbroję Sera Lowna. Ale tutaj jeszcze za tą zbroją w pomieszczeniu mamy ognisko. Warto sobie przy nim odpocząć. I tak jak mówię, żeby dostać się do Sera Lowna, potrzebujemy tej mgiełki starożytnego smoka i musimy pokonać rycerza oparów. Jeśli tego nie zrobimy, to ta zbroja nie będzie płonąć takim kolorem i nie będziemy mogli wejść w interakcję z nim. Pojawiamy się we wspomnieniu Żelaznego Króla. Tutaj również możecie sobie przyzywać ludzi do pomocy, graczy, którzy nie posiadają DLC. W tym miejscu mamy sporo rycerzy Alone. Mamy również kilka salamandry. I mamy powiadomienie, nie można zbyt długo przebywać we wspomnieniu. To akurat jest nieprawda, jeśli chodzi o DLC. O to dokładnie wspomnienie, tutaj możecie stać ile wam się żywnie podoba. W podstawowych wspomnieniach olbrzymów nie możemy zbyt dużo spędzać czasu, po prostu po jakimś czasie nas wyrzuci, chyba tam 5 minut jest maksymalnie czas. Na początku, zanim przejdziemy dalej, wybijemy sobie wszystkich dookoła tutaj. Tak jak mówię, spokojnie, tu nie musicie się martwić tym czasem. Możecie sobie powolutku wszystko czyścić bez żadnego problemu. No ale jeśli zginiecie, no to niestety droga później do Sera Lowna również jest dosyć kręta, jest sporo przeciwników i tak łatwo nie przejdziecie sobie obok nich. Powolutku wyciągamy kolejnego. Mógłbyś szybciej zaatakować, tylko przecież tracę klejnoty, halo. Mamy jeszcze jednego jego mościa, tylko nie wiem, czy on przyjdzie, dobra. Myślałem, że ma łuk wyciągnięty, to katana jest. Okej. Okay. Wiecie co, pójdźmy na początku na lewo może. Tu mamy jeszcze jednego rycerza Alone. Oczyśćmy sobie go, będziemy mieli spokój. Mamy też jeden przedmiot zabrania. Laczki. Nie jest to zardzewiała moneta. Nie mamy tu nic specjalnego do zabrania. Można by wręcz powiedzieć, że są to śmieci. Ale zbierzemy wszystko. Przechodzimy teraz na prawo. No i na szczęście ta salamandra się nie odwróci, więc spokojnie możecie ją rąbać po plecach ile chcecie. No i pięknie. Teraz tutaj na ciałach podnosimy gładki dwabisty kamień w sztukach 5, układ człowieka oraz kadzidło sceptyka. No i wyciągniemy sobie teraz pojedynczo znowu. Na początku samego rycerza Alon, potem kapitana, jest tutaj jeden. Pięknie. A później skoczymy sobie tam na prawo i zajmiemy się tą salamandrą. Kapitana w sumie można było zatruć, ale już trudno. Elo. Skręcamy szybko na prawo. O, nieważne, wycofujemy się jednak, bo jeszcze jeden z rycerzy Alone był. Sorry, zapomniałem o nim. Dzień proszku. No i przechodzimy teraz na prawo. Wow, ale ładne dipsy weszły. Pięknie. I teraz od razu lecimy na lewo. Nie zatrzymujemy się. Na samym końcu pokonamy salamandra i możemy spokojnie schodzić na dół. Ogólnie, żeby przejść dalej, musimy zeskoczyć tutaj przed salamandrą na dół, przez to dziurę. Jeśli nie zabijemy jej, no to unikamy fireballi, rolując na lewo i na prawo, wiecie, nie ma sensu. Chodzimy na dół, idziemy dalej. I to pomieszczenie jest strasznie zryte. Mówię dlatego, że mamy dwóch łuczników. Mamy jeszcze z prawej strony i z lewej strony rycerzy.
Chcemy przede wszystkim wyciągnąć na początku chociaż jednego rycerza i go trafić przy okazji. No właśnie. Teraz znowu schodzimy, rozglądamy się dokładnie. Tam jest jeszcze jeden rycerz z mieczem, z kataną. Wyciągnijmy go. Jeśli chodzi o pozostałych, ja osobiście polecam użyć zatartych strzał. Nie używają właśnie tego swojego wielkiego łuku. I chcemy chociaż jednego ściągnąć, zatruć, żeby mieć spokój. Tam, sorry, to jest ich jeszcze dwóch. Dobra, nieważne. Jeszcze jeden. Zwykły rycerz. Chodź tu. Ja wiem, że chcesz mnie wyciągnąć ze swoich kumpli, ale mnie to nie interesuje. Chodź tu. Aha, co za grzmot. Chodź tu, mówię. No, patrzcie. Co za uparty osioł, chodź tu. Dobra. To cię tak skończę w takim razie. Jak nie chcesz podejść, to ja ci nie będę się słuchaj. O, i teraz nagle zaczął atakować. Pajacu ty. No, nie. Odblokowałem cel. Dobra, spokój. I teraz zajmijmy się zatruwaniem rycerzy. Jak oni zatruwają już moje życie wręcz. Tarczy? Tarczy? Raz. Ale dostanę. Nie zdążyłem. No i dwa. No i jeśli chcecie, możecie poczekać chwilę. Teraz będziemy schodzić na dół. Ja już teraz w tym momencie wbiegnę. Jeszcze dziś jeden rycerz będzie. Dobra, też jest jedna salamandra. Ogólnie nie powinniście otrzymać od niej obrażeń, ale nie ryzykowałbym. No i dobra, i teraz tam jeszcze nie schodzimy, na samym początku idziemy do samego końca i przed tym wejściem schodzimy po lewej stronie na dół. Tutaj w tym miejscu, moi drodzy, walczymy z jednym właśnie rycerzem Alone. I teraz chowamy się za ścianą. On powinien do nas przyjść. Jeśli nie chce do nas przyjść w tym momencie, będzie do nas strzelał dalej, to wracamy na górę. Przy okazji zbierzemy sobie te przedmioty. O, już do nas biegnie. Tutaj jeden się rozgarniamy. Klejnot życia. Rozjeżdżony. Teraz zabijamy tego dziada. Pięknie. No i na tym ciele zgarniamy proszek naprawczy. Zejdziemy sobie teraz na dół. I zabijemy tu salamandrę, żeby mieć po prostu spokój. Biegniemy prosto, nie zatrzymujemy się. I kończymy z ostatnią salamandrą w tym oto levelu. Teraz możemy przejść dalej. Skręcamy na lewo. Tutaj mamy właśnie te schodki, którymi wyjdziemy do głównej sali. I tutaj na ciele podnosimy bliźniacze ostrze plus 7. A po drugiej stronie, tu jeszcze możemy dalej kawałek przejść. Nie wiem, czy tutaj coś było. Chcę się upewnić, bo nie pamiętam, szczerze mówiąc. Tutaj nic nie ma, dobra. Tutaj chyba też było pusto. Tak, no i dobra. No to pięknie, to teraz już możemy śmiało wracać na górę. I teraz już został nam do pokonania tylko Sir Alone. Wszystko mamy wyczyszczone. Gratulacje. Wchodzimy do korytarza. I na samym dole mamy już mgłę. Kolejnym bossem jest Sir Alone, wojownik ze wschodu. Ten boss może być nieco problematyczny. Ma strasznie szybkie kombosy, jego broń nakłada dosyć mocno krwawienie. Posiada również różne ataki związane z wysyłaniem magicznych pocisków, można nas również przebić. Największą trudnością, problemem w tej walce jest właśnie wyczuć ten timing pomiędzy danymi atakami. Bo widzimy, że coś zamierza robić, ale nagle się zatrzymuje w miejscu i nie wiem, czy on startuje już, czy nie startuje. Rozumiecie, to jest takie troszeczkę dziwne, w sumie taka dziwna pętla biegania i unikania ciosów, mimo że nie widzę do końca, czy on atakuje w końcu, czy dopiero się do tego zabiera. Dlatego jeśli chcecie go naprawdę łatwo pokonać, to staramy się cały czas trzymać dystans. Stoimy od niego na takim średnio dalekim dystansie, nie za daleko również, bo będzie ciężej troszeczkę i czekamy. On będzie doskakiwał. Będzie doskakiwał z atakiem od dołu, albo będzie doskakiwał z takim atakiem przebijającym. Zatrzyma się w miejscu, zrobi spory rozkrok, schowa lekko katanę za siebie i potem będzie do nas skakał z takim właśnie cięciem. I zawsze trolujemy do przodu na prawo, unikniemy za każdym razem tego ciosu i możemy śmiało mu oddać w tym momencie, bo powoli będzie się zbierał do kolejnego ataku.
To jest według mnie najlepsza taktyka na jego pokonanie. Cały czas trzymamy dystans, cały czas stoimy daleko i czekamy na doskoki. Również może sam odskoczyć do tyłu, tak jak Raimi, i w tym momencie znowu go paniszujemy. I tyle. Może czasami też podskoczyć lekko do góry. Tutaj na Birolu widzicie, że on mi się właśnie tak jakoś dziwnie zapętlił, cały czas skakał i uderzył nas mieczem. To też jest całkiem spoko. Rolujemy lekko do tyłu na prawo i atakujemy. No i jeśli chodzi o ataki magiczne, tak jak wspominałem, jednym z nich może być po prostu przebicie. Będzie specyficzny dźwięk, przebije nas i tyle. Albo odsunie się od nas, znowu użyje tego ataku magicznego i wyśle w naszą stronę pocisk. To też rolujemy na lewo bądź na prawo, nie ma znaczenia. Wszystkie jego poszczególne zwykłe ataki rolujemy, uciekając od niego staramy się utrzymać dystans i dopiero paniszujemy jego doskoki. Jeśli zatrzyma się, to poczekajcie jakąś tam, nie wiem, sekundkę, może nie całą sekundę i wtedy dopiero rolujemy. I w sumie tyle. Jedna ważna kwestia. Nie dajcie się przebić mieczykiem, bo on wtedy się wzmocni, będzie zadawał dużo, dużo więcej obrażeń i zginiecie na dwa hity, nawet na jeden. Jeśli widzicie, że ładuje broń, odsuńcie się jak najdalej, rolujcie, zróbcie cokolwiek, żeby was tylko nie trafił. I w sumie tyle. Możemy założyć rękawiczki błazna i lecimy. Cały czas trzymamy dystans. Czekamy na doskoki, czekamy dosłownie jakąś niecałą sekundę, aż nie skoczy, rolujemy i atakujemy. Jeśli podbiega normalnie, po prostu rolujemy. Możecie również po tym ataku go spaniszować, jeśli jesteście blisko. Ale nie ma takiej potrzeby. Poskok, roll, atak. Poskok znowu z przebiciem, roll, atak. I tak do samego końca. Jeśli nie mamy staminy, to poczekajmy. I wszystko inne rolujemy do tyłu, kupując sobie dystans. Uparty osioł, no. Teraz będzie skakiwał znowu. Mogłem się w sumie uleczyć w tym czasie, bo mam mało zdrowia. No tak nie mało w sumie, ale wiecie, jak to bywa różnie, nie? O, teraz się uleczę. O, tak często też odskakuje do tyłu, właśnie chce nas przebić, dlatego bądźcie na to gotowi. To jest taka sama taktyka jak w przypadku zwykłego doskoku z daleka. Teraz będzie skakał. Ja mam największy problem z tym rycerzem, właśnie jeśli chodzi o jego animację. Nie potrafi rozróżnić, czy on doskakuje w tym momencie, czy on po prostu stoi i czeka na coś. To mnie trochę drażni. Ogólnie w samych Soulsach drugich. Taki jeden też z największych mankamentów, moim zdaniem, samej gry. Cały czas trzymamy dystans, czekamy na doskoki. No i pięknie. Myk. Aż point stracił. Nie doleci, za daleko stoję. Pięknie. Oj, nacisnąłem rolkę, ale chyba troszeczkę za późno. Trzymamy dystans. Czekamy doskok. Roll. I bąk. Jeszcze jeden taki bączek i koniec. To był serolon. Nic skomplikowanego. Sporo po prostu kombinacji alpejskich. No i mamy duszę serolona. Właśnie przy okazji, bo zapomniałem wam pokazać opis samej duszy rycerza oparów. Możemy to zrobić. Dusza rycerza oparów, który strzeże lochów w mglistej wieży. Raimi był doskonałym rycerzem, którego zauroczyła Dama Popiołu i który osiadł w jej krainie dymu i mgieł. Jeśli chodzi o serolona, dusza Serolona, który służył niegdyś staremu Żelaznemu Królowi, ale on przybył ze wschodu i wkrótce stał się najbardziej zaufanym rycerzem Żelaznego Króla. I też takie ma specyficzne ataki jakiegoś tam samuraja czy kogoś. No i przechodzimy jeszcze do pomieszczenia zaraz obok i na tym właśnie krzesełku zgarniamy ostatni klin kuźni i tym samym możemy zniszczyć ostatni popielaty posąg i zdobyć 12 fragment duszy na dali. Mając to załatwione, wracamy do ogniska. Teraz, moi drodzy, wrócimy się do poprzedniego jeszcze ogniska i wyczyścimy sobie już całość tej lokacji. Czyli lecimy do górnego piętra. W
Wychodzimy na zewnątrz. Tutaj w sumie możecie zrobić w taki sposób jak wcześniej, czyli wchodzimy do tego pomieszczenia tylko po to, żeby zgarnąć agro i się cofamy. Chcemy właśnie tym bysiem spalić tych rycerzy, te pozest armor. W sumie możemy iść nawet dalej już tam, w tamtą stronę, bo teraz wejdziemy do tej lokacji. Wychodzimy na zewnątrz, przechodzimy od razu na prawo i chcemy tą windą właśnie tam wjechać na górę. Okej. Teraz tutaj jak będziemy schodzić na dół, uważajcie, mamy jedną zbroję, tam jest druga zbroja. Tak się ustawili, że nie chcą zginąć. Jest jedna. Teraz na tą drugą uważajcie, możemy przejść sobie na tą stronę. To sobie otworzymy drzwi. To jest właśnie ten skrót do ogniska. Będzie nam strzelał pajac, no wyjdźmy na chwilę na zewnątrz, poczekajmy chwilę. No i pięknie. Teraz możemy zebrać tutaj z tego ciała jeden przedmiot. Warto sobie założyć jakieś przedmioty odporności na ogień, kwarcowy pierścień. Zamiast hełmu możecie sobie założyć właśnie maskę Farosa. I teraz uderzamy w bysia. Będzie się lekko kręcał, zbieramy z ciała staro zjeżdżone kolejne życia i się wycofujemy. Pięknie. No i tutaj również możemy uderzyć w bysia albo po prostu przelować pod tym ogniem. Otwieramy bramę, wychodzimy na zewnątrz, nie rolujcie i po prawej stronie, na ciele, podnosimy pierścień prostaka. Bardzo fajny pierścień. Pierścień prostaka zapewnia niewidzialność podczas przewrotów. Nie zwiększa on to w ogóle żadnych high framesów, ale to wygląda całkiem ciekawie. Mamy taki trochę vibe Bloodborne'owy. Jesteśmy niewidzialni podczas rolowania. Całkiem spoczko. Teraz, moi drodzy, pójdziemy zniszczyć ostatni popielny posąg na Dali. To jest właśnie w tym miejscu. I otwieramy bramę. Tutaj uwaga, bo właśnie ten posąg na Dali będzie leczył tego giganta. Ja polecam zdecydowanie założyć sobie łuk. Cię przestraszyłem przez chwilę. Polecam zdecydowanie założyć łuk i po prostu go ściągnąć z łuku, bo przez to, że ten posąg go leczy, ciężko będzie go normalnie pokonać. Ewentualnie, jeśli chcecie, możecie go po prostu zatruć tylko i wyłącznie, a potem z nim normalnie walczyć bronią. Tak też jest okej. Bąk. Mam trochę obrażeń, nie powinno być aż tak źle. Bąk. No i pięknie. I wchodzimy teraz tutaj do pomieszczenia. Otwieramy te drzwi. I używamy ostatniego klinu. Po zabraniu ostatniego fragmentu duszy otrzymujemy duszę nadal i damy popiołu i mamy jeszcze jedno powiadomienie. Nadalia przestała istnieć, zdobywasz jej prawdziwą duszę. Dama popiołów przemieniła się w dym, by zwabić ludzi do swego domostwa, które z czasem zaczęto nazywać mglistą wieżą. No i właśnie tą duszę możemy przekazać Ornifex i dzięki temu utrzymać zaklęcie, które jest potrzebne do achievement. No i teraz jeszcze możemy sobie zebrać wszystkie luty w tym oto pomieszczeniu. Pierwsze drzwi z lewej chyba nie było nic, dokładnie. W drugich mamy kilka przedmiotów. Odłamki tytanitu sztuka 10. Skamieniały przedmiot i szeroki miecz plus 7. No i w ostatnich drzwiach zgarniamy z ciała jeszcze... Nope. Ognisty motyl w sztukach 5. I chyba tutaj było tyle. Możemy ewentualnie zniszczyć te skrzyneczki dla pewności, ale chyba... Tak, mu tu jeszcze możemy przyjść do tego, nieważne. Mamy sztaby tytanitu oraz 3 grudki tytanitu. No i jeszcze skrzyneczkę. W której zgarniamy pierścień życia plus 3. No i zostało ostatnie dwie rzeczy do roboty tutaj. Wychodzimy na zewnątrz. Tym razem zjedziemy tą windą na dół. Przygotujcie się, bo od razu tutaj będziemy zaraz zeskakiwać na tą półkę. Sprintujemy, wchodzimy do środka i ze skrzynki zgarniamy szponton pielgrzyma. Jest to też fajna broń, bo to jest
halabarda chyba, która przy okazji jest katalizatorem. Włócznia, nieważne. Mamy split damage pomiędzy magicznymi oraz magią mroku. Wymaga od nas 12 zręczności, 11 siły, 30 inteligencji oraz 300 wiary. Szponton używany przez pielgrzymujących wojowników, mocno zużyty w wyniku długiej podróży, jaką niewątpliwie odbył. Włócznia, która służy również jako katalizator dla zaklęć, stanowi idealny oręż dla lekko podsyżonych pielgrzymów. No i mamy możliwość używania zaklęć. Bardzo, bardzo sympatycznie. I teraz, moi drodzy, już na sam koniec wracamy do pierwszego ogniska mglistej wieży. Teraz przez to, że odpaliśmy wszystkie windy, to tamta winda również jest aktywna. Możemy zejść sobie tutaj na dół i wjedziemy po tamten ostatni przedmiot, jakim jest zgubny ptasi pierścień. I ten pierścień po prostu zmniejsza wam stratę energii podczas blokowania tarczy. Jeśli ktoś używa tarczy, czemu nie? Ale i tak wydaje mi się, że nie ma sensu. Po prostu warto mieć troszeczkę więcej stabilności. Ale moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Piszcie w komentarzach, co myślicie, piszcie jakieś sugestie. Od przyszłego odcinka ruszamy już do kolejnego DLC. Na razie, cześć, trzymajcie się.